Dzisiaj chcę opowiedzieć o dwóch moich pacjentach z padaczką, którzy odwiedzili mnie w poradni leczenia padaczki, którą prowadzę od wielu lat. Pierwszy pacjent to był mężczyzna około 40 lat, który od 5 lat nie miał napadów. W związku z tym już redukował leki i starał się o prawo jazdy. Przed świętami natomiast doszło do napadu. Co się stało? Był to okres przedświąteczny, odwiedziła go narzeczona z zagranicy. W związku z tym trochę mniej spał, trochę przyznał się było alkoholu i trochę było stresu. To spowodowało wystąpienie napadu. I co dalej? No kolejne leczenie. Prawo jazdy w tej chwili znowu trzeba odłożyć na kilka lat, a leki jak najbardziej w dalszym ciągu kontynuować. Także był to napad sprowokowany i szkoda, że był to napad sprowokowany, bo już było wszystko na dobrej drodze. Pacjent mógł się czuć z kontrolą napadów, bo o wyleczeniu padaczki właściwie trudno mówić, bo pewne reżimy w zachowaniu i w postępowaniu trzeba zachowywać do końca życia. A drugi pacjent to był pacjent, który niedawno mnie odwiedził, u którego rano wystąpił napad duży, grand mal. Pacjent wcześniej wyszedł z pieskiem swoim na spacer, syn pojechał do pracy, żona jeszcze spała. Gdy wrócił z pieskiem do kuchni, zaczął sobie robić śniadanie i w tym momencie upadł, wystąpiły drgawki, utrata świadomości. I co zrobił piesek? Piesek poleciał do sypialni i szczekaniem i szarpaniem za kołdrę wezwał żonę na pomoc. Żona szybciutko zorientowała się, w czym problem, poleciała do kuchni i znalazła męża leżącego na ziemi z drgawkami, z przygryzionym językiem i bardzo dzięki temu, że piesek zareagował, żona potrafiła męża obrócić i ułożyć w bezpiecznej pozycji, bo to jest niezwykle ważne. W przypadku dużego napadu padaczkowego jest zawsze ryzyko uduszenia się, dlatego że język się zapada. W przypadku przygryzionego języka jeszcze dodatkowo krwawienie wystąpiło i tutaj też jest to ryzyko, że nawet tą krwią można się zachłysnąć. Także piesek w pewnym sensie uratował pacjenta od jakichś dalszych niebezpiecznych konsekwencji. O tych dwóch przypadkach chciałam wspomnieć. Jeden to piesek jako bohater całego zdarzenia, a drugie, że leczenie padaczki to jest praktycznie zmiana postępowania na całe życie. Jeżeli ktoś choruje na padaczkę, czy chce wiedzieć coś na temat padaczki, przeczytać o ciekawych historiach pacjentów moich, to zalecam i polecam sięgnięcie po mój e-book Padaczka bez tajemnic. To jest poradnik z myślą o pacjentach pisany, gdzie właśnie wiele historii różnych przytaczam oraz omawiam różne aspekty padaczki. Serdecznie dziękuję na dzisiaj. Do usłyszenia.